Cześć, witam w kolejnej odsłonie Potwora Tygodnia. Dzisiaj bierzemy na tapetę zabójcze krasnoludki, czyli 101 sposobów na podrażnięcie gardła bohaterom twoich graczy. Startujemy! Niech nie zwiedzie cię ich wzrost, ani zabawny wygląd. Chwila nieuwagi sprawi, że poderżną ci gardło, by skąpać swoją czapkę w twojej świeżej i ciepłej krwi. Czerwone czepce, bo o nich mowa, to stworzenia nieco przypominające ogrodowe krasnoludki. Mają brody, ciężkie metalowe buty i około metr wzrostu. Na tym podobieństwa jednak się kończą. Ich twarz przeszywa złowrogi grymas, ręce zakończone są ostrymi pazurami, a białą brodę zlepiają strupy. Swoją nazwę zawdzięczają czapce, którą wiecznie przysiąka krew ich ofiar. Zaś dodatkowym rekwizytem każdego czepca jest jego broń. Najczęściej sierp, kosa, brzytwa lub nóż. Niziołki straszą nimi swoje dzieci, opowiadając historie o zdradliwych i złych przodkach, których ostateczną karą była przemiana w te groteskowe stworzenia. Gdy napotkasz jakiegoś osobnika i zobaczysz, że jego posępną twarz przemierzają strugi świeżej krwi, a oczy błyszczą czerwoną poświatą, wiedz, że niedawno brutalnie odebrał komuś życie. Stworzenia te są świadome faktu, że ich istnienie objęte jest klątwą. Jeżeli nie zamordują jakiejś istoty i nie umoczą swojej czapki w krwi ofiary, znikną bezpowrotnie, pozostawiając po sobie tylko buty i brzytwę. Klątwa ta sprawia, że czerwone czepce są przerażającymi, okrutnymi bytami, które zabijają, by żyć. Z czasem ich mordercza natura spowodowała zamiłowanie do sadyzmu, a odbieranie życia stało się ich główną przyjemnością. Ciężko wskazać stworzenie, które okrutnością przewyższałoby przedstawicieli tej rasy. Potwór ten wywodzi się z angielsko-szkockiej tradycji i często gości w baśniowych grach, filmach czy opowiadaniach. Jego prawdziwe pochodzenie jest niejasne. Mówi się o pokrewieństwie z niziołkami, z drugiej strony może to też być podrasa goblinów, które są rodzone w miejscu brutalnego rozlewu krwi. Tak naprawdę możesz wymyślić coś zupełnie innego. Na przykład bagienna czarownica szyje magiczne czapki, zalewa je krwią niemowlęcia i odprawia rytuał, dzięki któremu w środku powstaje nowy czepiec. W mojej rozgrywce były to stwory bardzo groteskowe, pogardliwe, pewne siebie, ale też niesamowicie agresywne i brutalne. Z drugiej strony miały zabawne imiona, a ich wierzchowcami były ogromne ślimaki. Użyj czerwonych czepców, by zaskoczyć swoich graczy. Z pozoru niegroźne stworzenia, małe kurdule, a nagle okazują się być morderczymi i nieustraszonymi przeciwnikami. Użyj też klątwy, która napędza ich zabójczy instynkt. Może jeśli czepiec nie wykąpie swojej czapki w krwi ofiary w ciągu trzech zachodów słońca, zniknie on bezpowrotnie. A może musi to być krew brzemiennej kobiety, jednookiego wdowca albo adoptowanej dziewicy? Co się stanie, jeśli jeden z czepców będzie silniejszy z każdym kolejnym zabójstwem lub nasączy czapkę smoczą krwią? Być może tylko brzytwą, którą czepiec odebrał komuś życie w ciągu ostatniej doby, gracze będą mogli ściąć magiczny kwiat, który jest niezbędnym składnikiem rytuału wskrzeszenia. Ten potwór sprawdza się świetnie, gdy na twoich sesjach na samą myśl o koboldach czy goblinach twoi gracze przewracają oczami lub gdy po prostu chcesz spróbować czegoś nowego. Czepce idealnie zachodzą bohaterom za skórę, dlatego są znakomitym materiałem na wrogów drużyny. Moi gracze tak bardzo znienawidzili jednego z czepców, który de facto miał na imię Zygzak, że wyszła z tego osobna historia, która była naprawdę dużą częścią naszej kampanii. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o tych potworach, na przykład od strony systemowej, to odsyłam cię do podręczników takich jak Trzecia Księga Potworów do D&D 3, Wolos Guide to Monsters D&D 5 oraz podręcznik główny do Shadow of the Demon Lord. I to by było na tyle. Serdecznie dziękuję wszystkim za dobre słowa i cenne uwagi z zeszłego tygodnia. Będę starał się sukcesywnie polepszać ten kanał, więc mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Tymczasem zalajkujcie wideo, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia za tydzień.